żeśmy wybrali delegatów, trzech delegatów pojechało, był Strzelecki, był Wilczewski i był, jeszcze jeden był ten. I pojechali do Jastrzębia. I tam brali udział w tych negocjacjach jastrzębskich. Przyjechali dość późno, to było chyba już... dość późno, czy rano mi się dowie, ani teraz dokładnie nie wiem. W każdym razie porozumienie zostało podpisane w Jastrzębiu. Trochę to trwało długo, bo tam wszystkie zakłady były, niż wszyscy dostali te porozumienie na piśmie. A między innymi właśnie był ten, co podpisywał porozumienie, właśnie to jest kopalni Wujek, Andrzej Winczewski. O, Andrzej mu było imię, Winczewski był, podpisany jestem jako, więc przywieźli to porozumienie. Tu zostało w łaźni przeczytane i wszyscy się cieszyli, bo jest zmiana, ten system czterogradowy, wszystko rozwiązane. To, co górnicy chcieli, to praktycznie żeśmy otrzymali. Po odczytaniu tego porozumienia w salce tych posiedzeń w dyrekcji kopalni został wybrany komitet założycielski.